mówią w telewizji i udają, że nie wiedzą, co to jest, natomiast doskonale wiedzą o tym dzieci. Bo moje dzieci mnie przekonywały po lekcjach, jakie w szkole otrzymały, co to jest gender. Więc na moje pytanie, czy miały wątpliwości z określeniem swojej płci, no mówią, bo ty nas tak wychowałaś. Ale w szkole mówią, że to można sobie wybrać. Więc radziłabym, żeby się dowiedzieć, jak to, jak w społeczeństwie rozumują, zapytać dzieci, bo one przechodzą takie lekcje, że my nawet nie jesteśmy świadomi tego. Księże profesorze, pytania są i pytań jest jeszcze bardzo dużo. Ośmielę się dorzucić swoje. Czy program w szkolnictwie polskim przemyca gender ideology? Drodzy Państwo, czy nie mówiłem, jaką wspaniałą jest debata, jakie bogactwo odniesień otrzymujemy i jak to nam dalej dopomaga w zrozumieniu tej rzeczywistości? Już od razu do przezacnego pana kolegi, profesora, odnoszę się. Drodzy Państwo, neomarksizm, tak zresztą, co jest typowe dla każdej ideologii, tworzy potężne iluzje. Tak jak w potężną iluzję jest proletariat w dykcji marksizmu-leninizmu, czym jest? Czy dobro proletariatu to jest cel marksizmu? Nigdy. Przecież Marx z Engelsem doskonale piszą. My chcemy użyć proletariatu, bo wszyscy tak cierpią, że taka jest nędza robotnicza, więc my chwyćmy za ten najbardziej porywający argument, żeby przemycić naszą ideologię, ale broń Boże ją wydać. I rzeczywiście pan profesor ma rację, że w marksizmie starym chodzi o walkę klas, że zadaniem kobiety de facto jest zabić mężczyznę, a zadaniem mężczyzny jest zabić kobietę. Tutaj nie ulega wątpliwości, bo to jest, kochani Państwo, walka na śmierć i życie. Zobaczcie Państwo, teraz jestem dosłownie świeżo po studiach nazizmu niemieckiego, hitlerowskiego. Co się okazuje? Że temat rasy germańskiej jest wielką atrapą dla socjalizmu Führera. Wielokrotnie w dokumentach znalazłem, w źródłach, naród niemiecki nie jest przedmiotem mojego zainteresowania. Jeżeli nie zasłuży na to, żeby istnieć, to niech się obróci w nicość. Tyle, drodzy Państwo, zostaje za trapy tak zwanego rasizmu Führera. Dlaczego nam o tym nie powiedziano dotychczas? Ponieważ nie studiuje się źródeł. I teraz, co się stało, o co pan profesor rzeczywiście słusznie pyta, a ja nie mogłem ze względu na krótkość wywodu do tego nawiązać. Jaki jest tryk neomarksizmu? Jednostka. A dlaczego neomarksizm sięgnął po ten tryk? Bo nie mógłby łudzić ludzi umęczonych ideologią komunizmu, który zatracił byt jednostkowy. I po co neomarksizmowi to takie aż liberalistyczne uwydatnienie jednostki? Bo ludzkość była na tym etapie spragniona szacunku wobec jej bytu jednostkowego. Ale jeżeli przebadamy system, drodzy Państwo, źródłowo, systematycznie, protokoły zamkniętych rozmów neomarksistów, to wtedy, drodzy Państwo, dochodzimy do sedna sprawy, a mianowicie jednostka ludzka nie jest, drodzy Państwo, dla neomarksizmu żadnym przedmiotem zainteresowania. Dlaczego? Bo w najdojrzalszym dziele o teorii estetycznej Theodor Wiesengrund Adorno pisze: musimy wreszcie doprowadzić do priorytetu przedmiotu przed podmiotem.
bo wciąż nam się nie udała kasacja indywidualnego podmiotu. Drodzy Państwo, nie możemy mieć złudzeń, że wielkie ideologie bazują na trykach, że wielkie ideologie proponują atrapy, jak na przykład to, że możesz sobie wybrać płeć. To jest, drodzy Państwo, operowanie pojęciem płci musi się dokonywać w ramach całego systemu myślenia. Nie można wyrwać fragmentów, nawet niektórych dzieł, z całej systematyki ideologicznej. I wtedy, drodzy Państwo, o co chodzi? Wszyscy są wrażliwi na ten tak subtelny, delikatny temat, bo o co tutaj chodzi? To z kapłanami już w czwartek rozważaliśmy. Chodzi, drodzy Państwo, o życie. Co to jest płciowość? To jest pomost życia do Stwórcy wiecznie żywego i do człowieka, który jest zaproszony do życia wiecznego. I drodzy Państwo, płeć w gender ideology jest tylko tak jak rasa germańska dla Führera i jego najważniejszych ideologów, tak jak proletariat dla Marksa i Engelsa największą atrapą, trykiem. Nie dajcie się, drodzy Państwo, na to nabrać. I w związku z tym właśnie mamy tutaj do czynienia z tą problematyką i dlatego też myślę, że właśnie tutaj tak należy to pojąć, przynajmniej w świetle moich badań, a muszę Państwu powiedzieć, że przeorałem źródła ideologów neomarksizmu. I dlatego też tylko w tym świetle mówię i argumentuję. Jakkolwiek rozumiem, że z takiej codziennej debaty, czy z codziennych słów nawet tych sztandarowych ideologów, którzy bazują, to są tak zakłamane systemy, drodzy Państwo, że trzeba badać bardzo pieczołowicie nie tylko ten wymiar syntaktyczny, lecz wymiar semantyczny poszczególnych pojęć i trzeba je rozumieć w ramach dykcji całego systemu. Inaczej tak się rozminiemy z tą ideologią, jak rozminęła się ludzkość dotychczas z tym, jak dała się nabrać, że ideologia nazizmu hitlerowskiego była ideologią rasistowską. A drugie, przepraszam, jeśli chodzi o system edukacji polskiej, 68 przedszkoli w Warszawie jest gender. Już. Jeśli chodzi o filmy, są takie dla wybranych uczniów na różnych poziomach. Cały system kinematografii jest opracowany w kwestii promowania gender ideology. I drodzy Państwo, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Każda ideologia bazuje na czymś, co da się zaczepić. Jakiś punkt realny, co jest dla nas wszystkich oczywiste. Ale de facto musimy wiedzieć, zbadać system także w aspekcie finalności. Musimy wiedzieć, czyli dotrzeć, a wtedy zbadamy celowość danego systemu ideologicznego, kiedy przegryziemy się przez wszelką terminologię, i dotrzemy, drodzy Państwo, do najbardziej poruszającego pryncypium. I trzeba przyznać, że najważniejsze dzieło neomarksizmu to jest negatywne dialektyk Adorna. Czyli ewidentnie Adorno w tym dziele swoim najistotniejszym mówi o tym, że stawiam na negatywność jako negatywność, ale nie w sensie rzeczywiście heglowskim, ponieważ oni rozprawiają się systematycznie z pojęciem nicości u Hegla. Dlaczego? Bo heglowskie pojęcie nicości daje priorytet pojęciu bytu. Czyli rozumiemy, kochani, że teraz trzeba zrozumieć, że skoro heglowski byt urzeczywistnia siebie poprzez niebyt, skoro marksowska materia jako bytująca urzeczywistnia się przez jej niebyt, to my wreszcie musimy postawić na niebyt jako niebyt. Jest to, drodzy Państwo, inne
zasadniczo inne pojęcie nicości w neomarksizmie i nabudowywanym na nim gender ideology czy genderyzmie, po prostu aniżeli pojęcie nicości czy niebytu u Hegla, czy pojęcie niebytu czy nicości w marksizmie tym starym. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem taką drobną uwagę od siebie zrobić. Mianowicie, rzeczywiście są różne źródła systemów filozoficznych, ale tu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ trzeba rozróżniać między inspiracjami a racjami. Inspiracje mogą być bardzo różne, są często poza filozofią, natomiast filozofia ma swój nurt i tutaj taką przyczyną filozofii nowożytnej jest nie religia w różnych jej postaciach, tylko nominalizm. Późnośredniowieczny, więc tutaj trzeba, powiadam, bardzo ostrożnie szukać tych inspiracji, żeby ten obraz był w miarę klarowny. Dziękuję bardzo. Co jest celem konferencji? Zapłodnić myślenie i zachęcić do czytania. Cel osiągnięty. Pan profesor opublikował książkę, Tadeusz Gus, ksiądz profesor Tadeusz Gus, będzie siedział przy stoliku, można poprosić o autograf i kupić. Tytuł Rozmowy niedokończone z profesorem Tadeuszem Guzem z lat 2006-2007. To jest na razie pierwszy tom, będą jeszcze dwa. Mamy wśród nas, moi kochani, innych ludzi. Może bym prosił, żeby pan wstał. Marek Czachorowski, który też oferuje książkę Gendermania. Objaśni z kubkiem kawy przy ręku ludziom. Też można książkę nabyć. Jest pani doktor Kacprzak, jak też się pokaże. Też w tej dziedzinie. Jeżeli konferencja i wykład księdza profesora w gronie kolegów z KUL-u nas zaabsorbował, to cel forum już jest osiągnięty. Częściowo. Trzeba doczytać, a jak będzie następne forum, będzie jeden temat bardzo konkretny. Moje dziecko wybiera płeć? Czy ja mam prawo go wychowywać? Odpowiedzialność chrześcijańska. Na ten temat synod biskupów w przyszłym roku na pewno się wypowie.